W Gliwicach powstanie nowe centrum. Prezydent Gliwic zaprezentował 3 koncepcje zagospodarowania terenów wokół dworca PKP. Miasto właśnie wykupiło grunty od Polskich Kolei Państwowych. Firma architektoniczna wybrana w przetargu przygotowała 3 projekty nowego centrum. W obrębie Placu Piastów mamy porzucane punkty komunikacji miejskiej. Z jednego do drugiego jest dość daleko i szczególnie ludzie, którzy nie są z Gliwic, mają kłopot z przesiadkami, a to centrum przesiadkowe powinno działać w tym miejscu wyjątkowo sprawnie, dlatego że integruje parę różnych środków transportu. Na budowę nowego centrum miałoby zostać przeznaczone 125 milionów złotych. Większość tej kwoty ma zostać pozyskana z Unii Europejskiej. Zasady finansowania unijnego są bardzo skomplikowane. Tylko 10% funduszy unijnych może zostać wydanych na drogi publiczne. Przez pewien okres nie można również zarabiać na inwestycjach finansowanych z Unii Europejskiej. Więc w tym naszym konkretnym przypadku my planujemy to zrobić tak, że zasadnicza część tego dworca przesiadkowego po północnej stronie dworca PKP w Gliwicach, to będą drogi wewnętrzne. Dostępne oczywiście dla autobusów, na obrzeżach dostępne parkingi, no, dojazd również rowerem będzie możliwy, oczywiście dojścia piesze. Władze Gliwic liczą, że taka interpretacja znajdzie zrozumienie i Urząd Marszałkowski, który pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, poprze ją. Docelowo do centrum przesiadkowego miałyby dojeżdżać nie tylko autobusy KZK GOP, ale i firmy Fenix, czyli dawnego PKS-u, oraz pojazdy jeżdżące na trasach międzynarodowych. Projekty nowego centrum przygotowała gliwicka firma architektoniczna wybrana w przetargu. Prezydent Gliwic liczy na opinię mieszkańców. Zdanie gliwiczan będzie bardzo ważne w przygotowaniu ostatecznego projektu. Nowe centrum miałoby powstać do 2020 roku.